Cześć, niestety muszę to powiedzieć, ale po weekendzie zaczyna się szkoła. Chcąc załagodzić Wasz ból, pokażemy Wam, że doświadczenia, eksperymenty czy testy nie muszą być wcale nudne. Dlatego już teraz zostawcie pod filmem łapkę w górę, no i dołączcie do naszej paczki klikając w subskrybuj oraz w dzwoneczek. I standardowo już jak co tydzień po piątym sposobie, broń Boże, nie wyłączajcie tego odcinka, bo mamy dla Was wypasioną część gadżetową, gdzie jak co tydzień kilka z nich Wam rozdamy. Także oglądajcie. Slime, czy jak to woli po polsku, glutek, ewentualnie ciągutek. Zwał jak zwał, pewnie wiecie o co chodzi. Ale dziś pokażę Wam zmodyfikowaną jego wersję. W szklance wody rozpuszczam łyżeczkę boraksu. Będzie to nasz aktywator. Teraz do miski przelewam klej wikolowy i dodaję po łyżeczce aktywatora. Pora wszystko wymieszać, aż powstanie glut. Na koniec dodaję do niego pył żelazowy i ugniatam całość. Wiem, że glut to może trochę słabe słowo dla tego eksperymentu, ale musicie przyznać, że efekt jest naprawdę bardzo fajny. Ziomeczki, wiem, że lubicie wykonywać rzeczy proste i takie, do których składników nie trzeba długo szukać. Dlatego pomyślałem, że mój eksperyment oprę o rzeczy, które na pewno macie w domu. Jeżeli mówi Wam coś nazwa diabełki, to już wiecie, co to będzie. Jeżeli nie, to oglądajcie. Na początku zeskrobuję draskę z pudełek i siarkę zapałek. Siarkę gniotę na pył i łączę z fosforem z draski. Wiem, że dużo pracy będziecie mieli ze skrobaniem, ale warto to zrobić dobrze i w dużych ilościach, aby diabełek był konkretny. Mieszankę usypuję na kawałku papieru, dodaję trochę żwirku i zawijam. Kochani, jak widzieliście, nie było trudno, a efekt jest całkiem ciekawy. Oczywiście nie muszę Wam przypominać, aby nie używać diabełków w pomieszczeniach. Do dzieła! Eksperymenty chemiczne zawsze fascynują, a jeszcze lepiej, kiedy można je wykonać w domu z ogólnodostępnych materiałów. Dziś pokażę Wam doświadczenie, które nazywa się zegar jodowy. Uważnie oglądajcie. Do trzech szklanek wlewam wodę destylowaną do 1/3 ich objętości. Teraz do pierwszej z nich dodaję jodynę, którą kupicie w aptece, tak aby płyn zmienił kolor na ciemnobrązowy. W drugiej szklance rozpuszczam witaminę C, którą również kupicie w aptece. Wodę w trzeciej szklance musimy najpierw troszeczkę podgrzać. Gdy będzie już ciepła, rozpuszczamy w niej skrobię ziemniaczaną. Ok, pora połączyć składniki i teraz zobaczycie, na czym polega ten cały zegar jodowy. Do roztworu jodyny wlewam płyn z witaminą C do momentu, aż stanie się przezroczysty. Następnie dodaję zawiesinę ze skrobi oraz 2 łyżki wody utlenionej i całość mieszam. Dokładne wyjaśnienie tego doświadczenia z pewnością znajdziecie w internecie, jednak w prostych słowach mówiąc, woda utleniona redukuje kwas askorbinowy, czyli witaminę C, która wstrzymywała reakcję jodu ze skrobią. W miarę upływu czasu coraz więcej kwasu jest redukowane, przez co skrobia zaczyna reagować z jodem i zabarwiać tym samym ciecz. Przyszła pora na prostą, aczkolwiek efektowną iluzję. A do jej wykonania nie będziemy potrzebowali jakichś skomplikowanych materiałów, odczynników czy jakichś takich tam. Wystarczą po prostu styropianowe kółka. Zaczynam od zeszlifowania papierem ściernym boku styropianu, tak aby można było połączyć ze sobą 2 obręcze. Zapytacie pewnie, gdzie znaleźć takie obręcze. Polecam Wam przeszukać różne sklepy florystyczne lub też poszukać w necie, wpisując w wyszukiwarkę słowa oponki styropianowe. Dla ciekawszego efektu gotowy element możecie pokryć farbą fluorescencyjną. Fajnie będzie też stworzyć drugi zestaw, bo jak zaraz zobaczycie, takie oponki można wykorzystywać razem, jak i osobno. Ale co najważniejsze, przy niewielkim nakładzie pracy stworzycie naprawdę ciekawą iluzję. Z fizyki miałem mocno naciąganą trójkę, ale wiem jedno. Szyby samochodowe jest naprawdę ciężko rozbić. Na pewno widzieliście filmiki, gdzie jakiś koksu próbował ją rozbić z kopyta, z uderzenia z pięści, czy nawet za pomocą młotka. I co? Szyba pozostała niewzruszona. Do tego trzeba podejść naukowo i ja Wam pokażę jak. No to lecimy. Młotek nie daje rady. Podobnie kamień też sobie nie poradził.
A teraz czas na gwóźdź programu, czyli na porcelanę z rozbitego kubka, którą wystarczy niezbyt mocno rzucić, a szyba roztrzaskuje się w drobny mak. To właśnie takie eksperymenty powodują, że fizyka okazuje się bardzo ciekawą dziedziną naukową i w przeciwieństwie do mnie polecam Wam przyłożyć się do tego właśnie przedmiotu. I co kochani, to już trzecia część gadżetów, więc nie będziemy tłumaczyć, że co chodzi, tylko przypomnimy, że te, które pokażemy, będą związane z odcinkiem, czyli z eksperymentami, a co najważniejsze, możecie je wygrać. Bardzo prosto, oczywiście konkurs jest dla subskrybentów, to wiecie, ale co trzeba zrobić, żeby je od nas dostać? Trzeba udostępnić ten film na waszych fejsach, czyli udostępniasz go na swoim fejsie, dajesz łapkę w górę, no bo skoro przecież chcesz wziąć udział w konkursie, udostępniasz, znaczy, że ci się podoba. I piszesz komentarz, żebyśmy wiedzieli, komu dać nagrodę. I jaki to jest komentarz? Ja bym tak próżno pojechał. Czy próżnie? Nieważne. Próżnie. Po prostu napiszcie coś miłego o naszej ekipie. Nie, nie o naszej ekipie sztaba. O naszej ekipie. Coś miłego. Tak, na zasadzie, może być jeden wyraz, może być dzień dobry, a może być, że jesteśmy przystojni i młodzi. A może być nawet zdanie podwójnie złożone. Nie przedłużamy, lecimy do gadżetów. I wchodzi pierwszy gadżet. Związany bardzo mocno z czasem. Jak pewnie wiecie, inaczej, czy wiesz co to jest? No już wiesz. No sztaba, no wiem, no. Ale teraz wyobraź sobie, że tu jest magnesik i teraz popatrz, jak to pięknie działa. I teraz pytanie. Pół minuty. Co możesz, albo co robisz w pół minuty? Co jest w pół minuty? Nie wyciągniesz tego ode mnie. Nie. Znaczy, wystarczy mi jeden telefon i się dowiem. Moja teściowa i mamusia ogląda ten film, więc nie powiem tego, co ja robię w pół minuty sztaba. Ale na pewno jestem w stanie je zmarnować razem z tobą. Patrząc się... To ci ale powiem... Słuchajcie, to jest piękne. To jest piękne, bo nie wiem, czy ktoś był... Nie wiem, czy tylko w Chorwacji, ale pamiętasz, jak byliśmy, jak pani się bali się jeżowców? Się boję jeży, bo są małe jeży. A czy to ci nie przypomina takiego jeżowca? Ale nie, szczerze, ale nie chcę teraz jakoś źle zabrzmieć, ale to mi bardziej przypomina kupę jeża. Kupa jeża, może kupa być jeża. Kupa jeża. Słuchajcie, zabawa jest fajna, bo nawiązuje do naszego magnetycznego, co my tam robiliśmy, Slima, tak? Tak, tak. Czy Slima? Slima. Więc można się pobawić. No to jest ciekawe. Jajeczko można sobie ugotować. Ale powiem ci jeszcze coś innego, nie? Jeżeli jakimś cudem ktoś to wygra oczywiście i zgubi tą podkładkę z magnesem, to w ten sposób też działa. Tylko, że już nie ma jeżyka. Słuchajcie, nie? Spoko gadżet na biurko, spoko, aby zmarnować sobie czas. Taki gadżet. Jeżeli jesteście zakochani, to wam jest niepotrzebne, bo zakochani czasu nie liczą. Nie liczą. Chyba, że odliczamy inny sposób miłości. Jaki? Ten taki, wiesz. Dobra, nie kontynuujmy. Gadżet numer 2. Sztabuś, mam coś dla ciebie. Wbrew pozorom, to też jest związane z eksperymentami. Okej, okay, zgaduj. Powiem tak. Wiem, że to nie jest do tego, ale czy nie wyobrażasz sobie, że fajnie byłoby sobie tym przebić uszy i mieć takie stylowe dyndałki? Za 20 tysięcy lajków sobie przebijesz, co? I jeszcze jedno słowo, pytanie. Czy istnieje takie słowo jak dyndałki? Są, no, dyndałki. Dyndałki, no to jak jeżeli, myślisz o mojej jeżeli twoja będzie, jeżeli będziesz miał już drugie dziecko, to twoja będzie miała dyndałki. Ty masz już dwójkę. Tak. Ale nie zrobiłeś. Dobra, słuchajcie. Nie chowam dalej tajemnicy. Co dalej to jest? Tam, taram, tam, tam. Ostrożnie, bo jest tutaj wsypany piasek. No teraz wygląda jak niedokończona lampka. Kochany, i teraz patrz na to. To jest... Bardzo hypnotizing, bo... Ja wiem, kto mówi hypnotizing. Tak. Trzeba rozbujać sobie oto to i zobacz, co się dzieje. Kochani, rysują się rzeczy rodem za światów. Rysują się rzeczy takie, jak Picasso razem z Gutenbergiem, by się nie postydził. A nie przypomina ci to tego takiego znanego japońskiego, tych ogrodów zen, co sobie sam palcem robisz? Czy to jest ogród zen dla leniwych? Ale to jest genialne. Słuchajcie, serio, można na to patrzeć, patrzeć i patrzeć. I efekt traktuję jako eksperyment, dlatego chciałem ci to pokazać. Ja bym chciał później przetestować jeszcze jedną rzecz. No. W kompletnej ciszy, czy słychać szum piasku. Dobre! Szum piasku? Tak trzeba żyć. Słuchajcie, kochani, taki gadżecik jest dla was. Co trzeba zrobić? Wiecie, naprawdę bardzo fajna sprawa. Oczywiście razem z piaskiem, żeby nie było. To jest perpetuum piaskoritum. Perpetuum dyndałek. Ja mam tutaj teraz coś takiego. Zaintrygowało mnie to. Widzisz, jest taki spray. Już wiesz, że spray jest. Ale powiem... Ale u mnie jest okej, okay. A u ciebie? Nie działa. Nie działa? Popatrz.
Refleksyjny spray, niewidoczny. Refleksyjny, czyli że jest ciągle ciemny. Odbija światło, odbija światło. To refleksyjny. Refleksyjny. Słuchajcie, bo ja mam antyrefleksy. Mam taki dowcip. Refleksyjny. Ale montaż, dajcie mi takie pydum. Ten pydum. Spray ma więcej refleksji niż sztaba. Nie, sorry. Może być pytym i zdawka pyta. Ale teraz wyobraź sobie, że jedziesz sobie rowerem. No wiem, nie masz roweru, ale nie, musisz tego obrazić. Ja mam rower, ale nie wyobrażam sobie, że to nie jadę. Stawa, nie, to tak nie działa. No ale jak go... Że ktoś jedzie rowerem. Że ktoś jedzie rowerem, tak. Ale chcesz, żeby jechał bezpiecznie, nie? Tak. To wystarczy ramę posprejować i za dnia nie widzisz żadnej różnicy. Czyli jeżeli masz jakiś fantastyczny, powiedzmy, customowy rower w pięknych kolorach, posprejujesz, to nic nie odkrywczego. Jak idziesz z sypialni, z łóżka do łazienki, tak, to sobie sprejujesz ścieżkę, żeby nie uderzyć małym palcem w ten, w szafkę. To nie jest genialne. Przetestujemy? Z tego co widzę, można działa to i na metalach, i na materiałach, i na wszystkie powierzchni. Widzę, że i czytam, spray jest bezbarwny. Wiem, o co chodzi, bo my tam udajemy, że nie wiemy, ale wiemy, naprawdę fajna rzecz. Wracacie do szkoły, można się tak wypsikać, bo może będziecie wracać wieczorem. Także, 3 gadżety mamy, jakie wygrać, to wiecie, powtarzamy. Jeszcze muszę tylko jedno powiedzieć. No. Wychodzisz w nocy z psem, może go psiknąć. I tu cię zaskoczę, Tym, który od nas dostajecie, nie psikajcie psa, ale jest taka wersja dla zwierząt. Sprawdzałem w internecie, bo wiecie, sprawdzamy. Jestem zaskoczony. Tak, także jest taka wersja w internecie do zwierząt, ta jest do przedmiotów, jak ty się mówisz, nie sztucznych. Martwych. No dobra, nazwijmy, do przedmiotów martwych. Kochani, to tak na szybko, 3 gazety związane z eksperymentami. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał, i ta pierwsza część, i ta druga. Także subujcie nasz kanał, żeby dostać u nas te gadżety. Łapka w górę, udostępniacie na Facebooku i piszecie, jak jesteśmy superanccy. I po prostu wygrywajcie i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się.